powstanie 39 zadaszonych stoisk handlowych. Są przewidziane do budowy z cegły i dodatkowo mają mieć takie drewniane, ażurowe elementy. Całe targowisko powiększy swoją funkcjonalność poprzez to, że będzie dogodny układ komunikacyjny, powstaną nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przebudowie, modernizacji ulegnie również cała infrastruktura techniczna i sanitarna. Zamontowane na obszarze targowiska zostanie nowe oświetlenie, ogrodzenie, zostanie teren ten utwardzony. Ponadto w celu zwiększenia efektywności energetycznej na każdym ze stoisk planuje się budowę paneli fotowoltaicznych. Wymaga modernizacji, tam pewien kryzys się wkradł i żeby temu zaradzić, myślę, żeby dalej taki handel tego typu mógł być prowadzony w mieście, to na pewno trzeba trochę zainwestować. No i na szczęście udało się pozyskać pieniądze zewnętrzne. Myślę, że po pierwsze będzie wygodniej, będzie zdecydowanie estetyczniej, będzie bardziej komfortowo dla tych, którzy sprzedają i dla tych, którzy kupują. Więc rzeczywiście ono zyska takie nowe oblicze, nowy zupełnie wizerunek. Myślę, że będzie można poszerzyć ofertę również na przykład w weekendy o jakieś festiwale kulinarne, które są w tej chwili bardzo, bardzo modne. Może jakieś miejsce na food trucki. No, chcielibyśmy generalnie ożywić to miejsce.